Ojciec Rydzyk ma wiele spraw. Ale proszę panią, ale bo to ustalamy, tak patrzymy, jakie są potrzeby, prawda? Tak. To tak cały czas tak. No, ojciec Bolesław powiedział, pamiętajcie o opłatku w Krakowie przed pójściem do szpitala, więc proszę ojca, to zobowiązuje. Przepraszam, że sobie na żart pozwalam z ojcem. Tak. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie, jeszcze raz pozdrawiam. Bóg zapłać. I dziękujemy, niech żyje Kraków, kochani, jesteście dla nas też no, taką zachętą. I Kraków też potrzebuje ludzi takich zaangażowanych, apostolstwa, co jest bardzo dobre w Krakowie. Bardzo dziękujemy. Każda pierwsza środa miesiąca o godzinie 18 w kościele świętego Piotra i Pawła. To jest na... No tam to jest zaraz, jaka to ulica świętego Piotra i Pawła. Siostra będzie wiedziała, tu jest siostra Marietta w parafia Wszystkich Świętych, tam gdzie jest pochowany ksiądz Piotr Skarga. To jest ulica Grodzka, tak, ulica Grodzka. Bardzo, jak ludzi popsuł, ale się pogrodziłem. Boże, mój długopis się popsuł. Można sobie wyobrazić. Pomazany człowiek. No, takie historie mamy też. Pięknie. Przeżyjemy wszystko. Alleluja i do przodu. Proszę Państwa, już mam. Proszę Państwa, i odbieramy telefony. Jeżeli Państwo jeszcze coś macie, dzisiaj, proszę Państwa, spotkania w Tomaszu Mazowieckim, godzina 17. Zapraszamy oczywiście na świętego Tomasz Ulberski, przepraszam, na świętego serca Pana Jezusa, 17. i później różaniec i tak dalej. Płock świętego Stanisława Kostki, 18. Zgierz świętego Antoniego z Błagiewnikach. Tak, Zgierz a świętego Antoniego w Błagiewnikach, ale w tych Zgierzu. 17. modlitwa i msza święta. Szczecinek, świętego Ducha, godzina 18, Lubartów, Kapucyni, 17, Białystok, Ducha Świętego, 17, Lublin, Dobrego Pasterza, 17:30. Dziękuję, siostra mi tu przyniosła serwetki, żeby wycierać, ale takie jakieś mokre. Proszę siostry, to trzeba pumeksem, albo... Śmieję się, żebyście Państwo wiedzieli, jak to wygląda mniej więcej. My tu 10 rzeczy naraz robimy i to tak pełno papierów i gdzieś tam pobiegłem. Już przyznam się, że w międzyczasie zdążyłem kawę wypić, bo chciałem nie wyspany. Tak, życie jest wesołe. Lublin, godzina Maksymiliana Kolbe, godzina 18. Zapraszamy i teraz telefon odbieram, proszę bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Witam, pani Jadwiga Płock poznaje po głosie. Witam również ojca bardzo serdecznie, Jadwiga z Płocka, zgadza się. Proszę ojca, ja chciałam też, bo jeszcze ojciec nie doszedł do 29, ale skoro już się dotelefonowałam, to chciałam właśnie zaprosić na 29. To jest ostatnia niedziela stycznia. O godzinie 15 zaczynamy nasze spotkanie opłatkowe. Ale jak? Ale pani nie jest tu wpisana. Proszę? Na opłatku? Tak. A jest, proszę panią. Czytałem dzisiaj, chyba to jeszcze nie. Świętego Józefa. A może... o 15. Tak, świętego Józefa, godzina 15, koronka, tak. Później msza święta i tak, śpiewanie kolęd. Chciałam jeszcze dopowiedzieć, że mszę świętą będzie przewodniczył ksiądz biskup Roman Marcinkowski i na pewno wygłosi do nas również Słowo Boże. Pozdrawiamy serdecznie też. Tak, to byliśmy u niego z zaproszeniem, no ucieszył się bardzo, przyjął zaproszenie i będzie, jeżeli Pan Bóg da zdrowie, powiedział na ten dzień, no to mówię, to dla wszystkich mówię, jeżeli będziemy zdrowi, to się... Ale paniom to nic nie zmoże. Zmoże, proszę ojca, zmoże. Pani ma... Już na wolniejszych obrotach wszystko. Proszę? I tak, i zawsze szybko, nie? Na wolniejszych. A ciekawy jestem, bo wy się wybieracie raz po raz, jesteście na naszych sympozjach.
No już zapisani jesteśmy też na naprawdę? No na który? Na który? Na 4 lutego. Na 4 lutego? Tak. No wtedy będzie, no będzie rzeczywiście taka wierchuszka polska. No właśnie, polska. Będzie, zapowiada się ciekawie. No, będziemy się też chcieli zobaczyć z panem prezesem Wojciechem Jasińskim. Aha. I z żartów tak mu porozmawiał, chciałabym to rozmawiać z nim i powiedzieć, że pomimo, że nie zrobiliśmy marszu w obronie telewizji Trwam, no ale przyjechał do telewizji Trwam. Telewizja Trwam i bez naszego marszu. No to już nie będę mówił nam, nic, proszę pani. Tak się stało. Ale ja myślałem, że przynajmniej ci ludzie, niektórzy z PiS-u czy z rządu będą dotrzymywali wszystkich słów, ale nie, proszę pani, nie łudźmy się. Oczywiście. Prawda? To pani widzi też. Tak. Jesteśmy za Polską, ale oni tak różnie to. Proszę ojca, tak jak ja rozmawiali. Myślę, że trzeba to mówić. W tej naszej audycji, w naszej rodzinie, to ojciec tak na końcu powiedział, że jeżeli będzie w Polsce, to może przyjedzie do nas. Bo jeszcze nie był, także zapraszamy całym sercem. Uvidim, skazał slepoj. Proszę? Uvidim, skazał slepoj. Nie wiadomo, że żartuję sobie, proszę panią, naprawdę jest tak dużo z różnych spraw, że nie wyrabiamy. No wiem, ale zawsze, mamy już w tym roku 13 opłatek, to jest taka 13 Matki Bożej Fatimskiej. Tak jest. Cieszymy się. Wszystkiego dobrego, pani Jasiu. Z panem Bogiem. Pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria. A więc będzie 4 lutego, będzie sympozjum pod tytułem Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę. Będzie pan premier Jarosław Kaczyński, wicepremier Morawiecki, minister Kowalczyk, kto tam jeszcze, prezes Jasiński, to jest prezes Orlenu, prawda? I szef Banku Polskiego i tak dalej. Także będą ciekawe rozmowy i zawsze można zapytać się coś. Oczywiście wszyscy nie dadzą rady, bo jak będzie, mamy już kilkaset zgłoszeń. Tak, ci, którzy są pierwsi, będą w auli, a ci, którzy później, to będą w audytoriach, będzie połączenie, będzie obraz, dźwięk też, proszę państwa. Także to, tak to wygląda. Ale jeszcze, no bo jeszcze studenci, chociaż ze studentami to tak, ci dzienni to często jeszcze tak podchodzą, tak, no, jeszcze od życia nie dostali, tak, także inaczej ci zaoczni o wiele lepiej myślą, już o wiele lepiej, bo życie trochę nauczyło, prawda, tak, ale młodzież jest miła. Proszę państwa, mówiłem o Krzeszowie. Jest festiwal, Festiwal Trzech Kultur, promowanie dziedzictwa kultury pogranicza Polski, Czech i Niemiec. Jest adresowany do dzieci i młodzieży oraz dorosłych z Polski, Czech i Niemiec. W Krzeszowie od 20 do 22 stycznia. Proszę państwa, zapraszamy. No piękna sprawa. Krzeszów, tak. Mamy telefony. Jeżeli, proszę państwa, co jeszcze tutaj? Ja jeszcze dzisiaj nie dziękowałem, a trzeba dziękować, proszę państwa, za to, za pomoc. Państwo nam, no, dzięki wam to wszystko istnieje. Jeszcze dalej kościół budujemy. Mamy plany. Tak, żeby rozwijać to wszystko, rozwijać, dla ludziom służyć, Panu Bogu i ludziom, proszę państwa. Podam też państwu telefon. Za chwileczkę do sanktuarium. Zapraszamy na 14, zwłaszcza mężczyzn, od godziny w pół do 12. Takie skupienie dla mężczyzn. A my dziękujemy tym, którzy wspierają Radio Maria z Rybnika. Wziąłem do ręki listę z Rybnika Legion Maryi pod wezwaniem Matki Bożej Pięknej Miłości przy parafii Serce Pana Jezusa. Rybnik, Niebo, Niedobczyce. Dziękujemy bardzo. I tak, pani Weronika Machulec, Barbara Lach, Adela Syty, Czesław Sierny, Leokadia Sierny, Stefania Mieli Mąka, Jadwiga Smołka, Kazimiera Świerczak, Maria Bombik, Jadwiga Bem, Krystyna Sierny,
Jadwiga Kalita, Zofia Wolny, Krystyna Lelowicz, Teresa Mateja, Krysia Ogorzałek, pan Smusz, Maria Pilch. To tyle. Dziękujemy serdecznie. Pani Krystyna Sierna, prezydent Legionu Maryi, podpisała pani. Jeżeli ktoś jeszcze sobie życzy, można zatelefonować, powiedzieć coś dobrego oczywiście i tworzymy radio. I jeszcze tu mam Racibórz. Przed chwilą był Rybnik, a teraz Racibórz. Z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 6 osób ofiarodawców. Pani Kozłowska Janina, Ramcza Anna, Radecka, Gnot Ryszard, Pierchała Krystyna, Wysokińska Krystyna. Bardzo, bardzo dziękujemy. Wczoraj widziałem listę pani Jadwiga z Zielonej Góry. Całą listę przesłała. Dzisiaj nie widzę tej listy, ale pozdrawiam bardzo serdecznie i bardzo wdzięcznie. Pamiętamy. Bardzo, bardzo gorliwi ludzie. I zapraszamy do kół przyjaciół Radia Maria następnych, do współpracy także. Prosimy bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja chciałbym bardzo panią Halinkę, bardzo, bardzo pani Halince podziękować, bo pani Halinka naprawdę pomogła mi tyle w rozmowie Bożej. Ja mógłbym się za panią Halinę bratem pomodlić. No, modlitwa będzie o godzinie w pół do pierwszej, dobrze? A skąd pan dzwoni? Ja dzwonię z Wrocławia. A ta pani Halinka to która to jest? Gdzie, skąd? Pani Halinka dzwoniła do państwa do radia. Skarpetek. A ta pani Halinka? Tak. No, pani kochana, ja rozmawiałem z panią Halinką, numer, dzwoniłem się ledwo, to pani kochany. Proszę ojca. Bardzo. Ja mnie się płakać. Ja mam 76 lat, jestem starszym człowiekiem. Po głosie tego nie znać, że tyle. Ale dziękujemy serdecznie. Szczęść Boże już panu. Odbieramy następny telefon. Dziękujemy bardzo. Może trochę po muzyki mało. Proszę bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Kto mówi skąd? Adam Pawlak, to jest człowiek z Mikołaj. Mikołaj, i pan Adam. Ojca dyrektora. Po głosie teraz, jak pan powiedział, to I chciałbym naszych tutaj słuchaczy zaprosić miejscowych na dzisiaj na wtorkową przeświętą we wszystkich intencjach Radia Maria. Dzisiaj w naszym kościele świętego Mikołaja na godzinę 17. Także bardzo serdecznie zapraszam. Mikołajki, tak. do Mikołaja. Bardzo Mikołajki dobrze. Do bajki. Tak, pamiętamy, jak ojciec dyrektor, który u nas był, jesteśmy wdzięczni dozgonnie. A jeszcze jedna rzecz. 17, proszę ojca, czyli za kilka dni, mija 20 lat, jak nasza wspólnota Radia Maria tutaj u nas w Mikołajkach funkcjonuje. To było 17 stycznia, 20 lat. I w sobotę, 14, będziemy mieli spotkanie takie opłatkowe na plebanii z naszym nowym księdzem proboszczem, księdzem Markiem. Będzie łamanie się opłatkiem, śpiewanie kolęd, no i wspominanie tych 20 lat, od których istniejemy, pomagamy radiu i nam sobie pomagamy, bo nasza posługa to jest nam wszystkim tutaj w naszej ojczyźnie. No, jesteśmy bardzo radzi i wdzięczni za to, co kochany ojciec stworzył, wymyślił, poddał się natchnieniom Ducha Świętego. To jest najważniejsze. Panie Adamie, pozdrawiam pana i żonę. Dziękuję serdecznie. I wszystkich przyjaciół, wszystkich z Mikołajkach i nie tylko. Na Warmii. Prawda? Tak, tak, na Warmii i Mazurach, tak jest. I pani Alina, prawda, tam jest. Tak, pani w Suwałkach, pani Hera. Także no jest tych ludzi bardzo życzliwych wszędzie. Także dziękuję i spotkamy się pewno na sympozjum jednym i drugim. Także jesteśmy też wdzięczni za to. Już od kilkunastu lat jeździmy na te sympozja z okazji patrona dziennikarzy. To jest coś wspaniałe. Przeżycia to są każdemu. Polecam to, 25 tym razem będzie w tak, środę. Tak, w środę. Tym razem w środę. Małżonka ferie ma, także wyjedziemy dzień wcześniej. Wszystkiego dobrego, panie Adamie. Dziękuję. Z Panem Bogiem. Może trochę muzyki też.
I proszę Państwa, jeszcze jedno, 23, tak jak mówimy, będą kolędy, takie spektakle, śpiew w Teatrze Wielkim w Warszawie dla rodziny Radia Maryja. No, oczywiście wstęp bezpłatny, ale będziemy prosili to szczególnie właśnie 23 godziny 18 jeszcze nie rozdajemy biletów, a prosimy biura i koła Radia Maryja z Warszawy, pod pierwszeństwo Warszawa i później następni już zgłosili się, no między innymi Białystok, Elbląg, tak, także już z góry mówimy, proszę Państwa, tak, żeby żadnego miejsca nie było, no, żeby nie było wolne, żadne miejsce, proszę Państwa, tak, to już teraz i można już powoli zgłaszać się do biura Radia Maryja, do siostry, do ojciec i spisujemy, kto pierwszy, ten ma, tak będzie według kolejności zgłoszeń. No, już parę set miejsc zarezerwowanych jest. Także a wszystkich miejsc będzie ponad 1700 miejsc siedzących w pięknym teatrze. Godzina 18:23, poniedziałek, proszę Państwa. W Warszawie zapraszamy. I jeszcze jedno. Wierzchucin, opłatek 14 i zmiana jest o godzinie 15, nie o 16, proszę Państwa. O godzinie 15 w Wierzchucinie, Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Boże, kończ. Jak ja nie lubię wycia. Ja myślę, że mało kto z ludzi lubi wycie. Początkowym, a tym solidnym, prawdziwym, ostrym, surowym i tak dalej, wymagającym. I mieli tego uczyć ci nauczyciele nauczania początkowego. Mi się to bardzo podobało. Ponieważ to przejście od początkowego do przedmiotowego dla dzieci było niebywale ciężkim przeżyciem. Bardzo wielkim narzuceniem obowiązków, przeskokiem. Dzieci małe, ale chyba ludzie w ogóle nie lubią takich wielkich przeskoków nagłych. I zamiast podziału 4+4 jednak mamy podział na właściwie w tej chwili 3+3+2. Albo inaczej, cała podstawówka w jednym cyklu, 8-letnia. Tyle tylko, że ten pomysł rozdzielenia nauczania początkowego i reszty w podstawówce, to 4+4, to się także łączy z fizycznym rozdzieleniem. I w tej chwili w wielu szkołach będzie bardzo duży problem z tym rozdzieleniem dzieci małych od większych, od starszych, to jest raz. Po drugie, ze zmieszczeniem w podstawówkach 6-letnich dotychczasowo tych dwóch klas, które przyjdą jakby z gimnazjum, 7 i 8. To jest niby problem budynkowy, ale naprawdę to jest problem i ustrojowy, taki infrastrukturalny, i logistyczny, ale przede wszystkim toczący zarządzania tą szkołą. I kłopoty będą duże, co oznacza, a niektóre bardzo obiektywne, na przykład w szkole mojego syna dzielnica Ursynów postanowiła dobudować część szkoły. Ma na to pół roku, żeby się zmieściły te klasy 7 i 8. Więc po pierwsze, ta infrastrukturalna część tej reformy będzie bardzo, bardzo trudna dla wielu samorządów. Nic dziwnego, że one protestują. Druga część reformy, to znaczy wydłużenie liceum z 3 lat do 4, jest absolutnie słuszne, konieczne. To jest powrót do starego liceum. I bez tego nie będzie porządnej nauki, znowuż rozumienia świata, ponieważ to 3-letnie liceum, które mieliśmy przez ostatnie lata, to było długie przygotowanie do matury, a nie uczenie się świata. Najważniejsze w całym, jak dla mnie, w procesie edukacji szkolnej, to są rzeczy związane z wychowaniem,
tu trochę się utrudnią właśnie przez ten, przez zmianę likwidacji gimnazjum, ale wydaje się, że likwidacja gimnazjum rzeczą jest dobrą, ale za to będą kłopoty z tym podziałem dzieci, na dzieci mniejsze i większe w szkołach podstawowych, ale najważniejsze to jest o jak, z czym ma uczeń wejść i wyjść ze szkoły, czego się ma nauczyć, ale w jaki sposób, jaką ma mieć postawę wobec świata. Jeśli tą postawę wobec świata podzielimy tak sztywno na przedmioty, to będzie widział świat fizyki, świat biologii, świat geografii, to wszystko oddzielnie. Chodzi o to, żeby dzieci ten świat, jak i dorośli, widzieli ten świat w całości. To znaczy, że trzeba go rozumieć, to znaczy, że trzeba tak naprawdę walczyć o to, żeby go zrozumieć, bo to jest bardzo trudne. Dlatego, że dużo łatwiej nam zrozumieć poszczególne fragmenty tego świata niż w całości. To pozwoli pan, że jeszcze dwa słowa o stronie politycznej. Wczoraj zarówno premier Beata Szydło, jak i minister oświaty Anna Zalewska przekonywały, że ustawa jest przemyślana, to po pierwsze, a także dobrze przygotowana. Z drugiej strony jednak od dłuższego już czasu część środowiska nauczycielskiego protestuje, zapowiada także zbieranie głosów pod wnioskiem referendalnym. Pod tym pomysłem podpisuje się także część partii opozycyjnych. Czy referendum miałoby sens? To jest trudna sprawa, ponieważ referendum najczęściej jest sensowne wtedy, kiedy mamy problem zero-jedynkowy. Kiedy dość łatwo jest pokazać alternatywę, mamy wybrać pomiędzy jednym a drugim. Tutaj, tak jak próbowałem to powiedzieć, to jest dużo większy kłopot. Poprzednio ustrój szkolny był w Kanadzie według mnie i według PiS-u niedobry. Zmieniono go, ale nie do końca tak, jak on miał wyglądać w programie PiS-u. A więc i trochę ja mam mieszane uczucia, dlatego referendum byłoby tutaj troszkę zbyt trudną dla ludzi sytuacją wyboru. Natomiast opiszmy to politycznie. Może wtedy łatwiej będzie dojść do tego, w kilku co się zdaniach, powinno... Przepraszam, bo niestety czas się kończy. To w minutę, jeśli można. To jest tak. Samorządy mają kłopot z prowadzeniem tej nowej szkoły, bo reforma jest niesłychanie trudna pod względem finansowym, infrastrukturalnym, budynki, nauczyciele i tak dalej. Nauczyciele boją się, że część z nich straci pracę, a część będzie musiała co innego robić niż i znowu się będzie musiała uczyć. Ale, jak mówią fachowcy, nauczyciele będą musieli się podporządkować, więc być może będą po godzinach strajkować, ale w szkole będą uczyć. Samorządowcy też się muszą do tego przyzwyczaić i coś z tym zrobić, dlatego że muszą te szkoły prowadzić. Znaczy, nie da się prowadzić szkoły na demonstracji na ulicy przez rok. W związku z tym, stąd mam te mieszane uczucia, że część racji to opozycja, szczególnie samorządowcy i nauczyciele mają, ale bardzo trudno będzie z tego wyjść. Józef Orzeł, Klub Lonina, bardzo dziękuję za bardzo spotkanie. Bardzo panu dziękuję i państwu. A już teraz spotkanie z nauką. Czas na naukę. Czas na naukę, Katarzyna Kobylecka. Dzień dobry, witam państwa. Jak to możliwe, że powierzchnia czwartego co do wielkości jeziora świata w ciągu ostatnich, no powiedzmy, kilkudziesięciu lat zmniejszyła się o 60%? O ekologicznej tragedii Jeziora Aralskiego będę dziś rozmawiać z dr Moniką Mędrak z Instytutu Botaniki Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Witam panią. Dzień dobry. Pani wydział od no, pewnie już 20 lat współpracuje z krajami Azji Środkowej, utrzymuje kontakty na niwie naukowej. No i dzięki właśnie tej współpracy miała pani szansę uczestniczyć w dwóch wyprawach naukowych do Uzbekistanu i Kazachstanu, bo właśnie na granicy tych dwóch państw leży Jezioro Aralskie. No i wtedy miała pani szansę przekonać się, jak rozumiem, na własne oczy, do czego doprowadziła ta no, nieprzemyślana działalność człowieka na obszarze Jeziora Aralskiego. Tak, w 2011 roku podjechaliśmy do Jeziora Aralskiego od strony południowej, czyli od strony Uzbekistanu.
Ta strona jest stroną bardziej zniszczoną, znacznie bardziej wyschniętą, zdegradowaną. Natomiast rok później mieliśmy możliwość zobaczenia północnej części Jeziora Aralskiego po stronie kazachskiej. Ta część z kolei została poddana pewnym procesom rewitalizacji, można powiedzieć, to pewnie trochę za duże słowo, ale są pewne próby, żeby tę część północną utrzymać przy życiu właściwie. Ta tragedia Jeziora Aralskiego zaczęła się w latach 40. To jest ten moment, kiedy człowiek wpadł na szalony pomysł. Tutaj jeszcze zanim przejdę do sedna, dwa słowa o tym, gdzie położony jest Uzbekistan, Kazachstan i dlaczego te szalone pomysły na tak wielką skalę. Otóż oba te kraje, razem jeszcze z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Kirgistanem, położone są w Azji Środkowej i do lat 90. należały do Związku Radzieckiego. Były jednymi z republik Związku Radzieckiego. Po rozpadzie Związku Radzieckiego stały się niezależnymi państwami. Ze względu na to, że wchodziły w skład Związku Radzieckiego, były zarządzane centralnie z Moskwy. I właśnie Moskwa w latach 40. rząd w Moskwie wpadł na świetny pomysł, mianowicie okazało się, że bawełna od tego momentu staje się dobrem o znaczeniu militarnym. Związek Radziecki musi wyprodukować tyle bawełny, żeby umundurować całą swoją armię. Niezależnie, to są lata 30-40, czyli czasy wojny. Tak, także te mundury bawełniane dla Armii Związku Radzieckiego stały się dobrem kluczowym. No i pojawiło się pytanie, gdzie tę bawełnę w ogromnych ilościach, bo potrzeby też ogromne, uprawiać. Tutaj wzrok decydentów z Moskwy padł właśnie na południowe rubieże Związku Radzieckiego, kraje ciepłe. Tyle tylko, że suche, a bawełna jest rośliną, która potrzebuje wody. Skąd wziąć wodę? Tu dla naukowców Związku Radzieckiego limitów nie było. Postanowiono wybudować sieć kanałów, które będą odprowadzały wodę z dwóch dużych rzek, Amudarii i Syrdarii. Te rzeki wpadają, kończą swój bieg w Jeziorze Aralskim. Czyli one de facto zasilają. Zasilają Jezioro Aralskie. Swoimi wodami właśnie ten areał Jeziora Aralskiego. Tak, to są rzeki wypływające z gór, rzeki pochodzenia lodowcowego, niosły początkowo nawet 70 parę kilometrów sześciennych wody do Jeziora Aralskiego. A dziś, przepraszam, taki zrobię tylko nawias, a dziś wiem, że te rzeki doprowadzają do Jeziora Aralskiego 4 kilometry sześcienne. Proszę mniej pamiętać, więcej, versus tak. 70 parę. Kilkadziesiąt lat temu. Tak. Przerażająca różnica. Także... A dlaczego właśnie? Wyjaśnijmy dlaczego. Postanowiono wybudować sieć kanałów, która tę wodę będzie transportować do upraw bawełny. Przy czym te kanały w większości nie były w żaden sposób impregnowane, nie było żadnych warstw, które zapobiegłyby wypływaniu wody z tych kanałów, czy wsiąkaniu wody w piaszczyste czy skaliste gleby tych terenów. Co więcej, te kanały były otwarte. No i tak naprawdę są do dziś, bo te kanały ciągle funkcjonują. Czyli de facto ta woda, która była z tych rzek pobierana, ona nawet nie docierała w całości do tych pól bawełnianych, tylko albo po drodze znikała, bo wyparowywała, albo wsiąkała w piasek. Tak, szacuje się, że nawet 70-80% tej wody, która oryginalnie była kierowana do kanałów, ginęła po drodze. Jezioro przestało sobie z tym radzić. Nagle okazało się, że jezioro nie jest w stanie się utrzymać. Zresztą chyba już w latach 60. zauważono ten pierwszy taki drastyczny spadek poziomu lustra wody. Zaczęto obserwować zmniejszanie się jeziora właśnie w latach 60. W latach 80., w połowie mniej więcej, jezioro podzieliło się już na dwie części, na część północną i południową. Stopniowo część południowa dzieliła się jeszcze na wschodnią i zachodnią. W międzyczasie niewielkie wyspy, które znajdowały się na Jeziorze Aralskim, zwiększały swoją powierzchnię. Ostatecznie pod koniec lat 80. zyskały kontakt z lądem. No tu jeszcze problem polegał na tym, że jedna z tych wysp, nazywana Wozrozdzienie, to była wyspa, na której ulokowana była jednostka radziecka zajmująca się bronią biologiczną. W związku z tym, dopóki to była wyspa, rzecz była względnie bezpieczna. Natomiast w momencie, kiedy wyspa zyskała kontakt ze stałym lądem, kiedy stała się półwyspem de facto, wtedy zagrożenie, które
które mogła ta jednostka spowodować, stało się realne. Zwłaszcza, że ta jednostka została no tak trochę w panice porzucona i opuszczona przez naukowców w momencie właśnie, kiedy rozpadł się Związek Radziecki. Jeszcze jedną konsekwencją opadania tego poziomu wód Jeziora Aralskiego jest silne zasolenie tego zbiornika, bo to jezioro w ogóle miało oczywiście w sobie sól, natomiast w momencie, kiedy wody odparowują, wiadomo, że to stężenie staje się coraz większe. To też ma swoje konsekwencje. Oczywiście. W tej chwili to są jakieś ogromne zasolenia przekraczające 100 czy tam 150 gramów na litr, ze względu na to, że tak gwałtownie zmniejszyła się objętość wody, a rozpuszczone w niej sole pozostały. One częściowo, owszem, wytrąciły się na dnie tego zbiornika, które zostało odsłonięte, no bo poziom wód opadał, linia brzegowa przesunęła się w niektórych miejscach nawet o 100 km. W tej chwili, kiedy stanie się na brzegu Jeziora Aralskiego właśnie od południowej strony, od strony uzbeckiej, to odsłania się taki krajobraz marsjański. To dno z osadami pofałdowane u stóp obserwatora właściwie. A wody nie widać. Wody nie ma i po prostu jedzie się przez pustynię. Ogromne połacie z terenu są odsłonięte osady, które zresztą bardzo szybko erodują. Tam wieją dość silne wiatry, które transportują taki rozkruszony, bardzo drobny pył nawet na kilkaset kilometrów. To oczywiście ma też wpływ na człowieka. Na zdrowie tamtej lokalnej populacji, tak. Przede wszystkim choroby górnych dróg oddechowych. Ale nie tylko. Tam są ogromne problemy też na przykład z nerkami, przez to, że woda generalnie jest zasolona. Te pyły, które są wzniecane przez wiatry, dodatkowo jeszcze w sobie mają szkodliwe pestycydy, ponieważ no wiadomo, że ta bawełna w jakiś sposób była chroniona środkami chemicznymi, więc to wszystko się kumuluje. Tak, i niestety pestycydy były stosowane i obawiam się, że nawet teraz pewnie bywają tam stosowane w dużych ilościach. Poza tym znajduje się tam całkiem sporo metali ciężkich, ponieważ Syrdarja, jedna z rzek zasilających jezioro, wypływa z gór Tien Shan, zaczyna swój bieg w Chinach i na drodze Syrdarii, tam jak ona płynie, wybudowano szereg rozmaitych fabryk, które niestety też ścieki nieoczyszczone początkowo, a potem nie do końca oczyszczone, odprowadzały do rzeki, więc to wszystko kończyło swój bieg w Jeziorze Aralskim i tam się kumulowało, a w tej chwili ze względu na odsłonięcie dna, na erozję, to jest mobilizowane znów do środowiska. Pytanie, w jaki sposób te kraje próbują przeciwdziałać tej katastrofie, która już zaistniała? Tutaj podjęto próby w latach 90. ocalenia północnej części Jeziora Aralskiego. Niestety część południowa no właściwie jest skazana na zanik kompletny. Jaka to była próba? Otóż na granicy pomiędzy częścią północną a południową wybudowano tamę. Ta tama Kokaral miała za zadanie zamknąć przepływ z części północnej do części południowej i zatrzymać wodę w części północnej. Wydaje się, że na razie zaczęło to działać. Ta część północna trochę się zaczęła wypełniać i to rzeczywiście widać już na współczesnych zdjęciach satelitarnych. Zaczęto powoli wprowadzać kolejne gatunki ryb do tej części północnej. Tam w momencie, kiedy jezioro wysychało, na początku oryginalnie było tam 20 parę gatunków ryb, natomiast w momencie, kiedy zasolenie rosło, liczba tych gatunków spadła bodajże do 5, przy czym część z nich to były sztucznie wprowadzone gatunki morskie, które były w stanie się tam utrzymać. W tej chwili zaczęto wprowadzać takie gatunki, które są typowe, powiedzmy, dla tego zbiornika. Zaczyna się bardzo powoli odradzać żegluga na tej północnej części, zaczyna się odradzać rybołówstwo, ale to na pewno nie będzie miało takiego oddziaływania i takiego zakresu, jak to było przed katastrofą Jeziora Aralskiego. Jeszcze jeśli chodzi o jakieś przeciwdziałanie, to wiem z rozmów z naukowcami z Uzbekistanu, że z kolei oni próbują trochę ograniczyć tę erozję pyłów z dna Jeziora Aralskiego i próbują obsadzać to odsłonięte dno jakimiś roślinami słonolubnymi, no bo to niestety wszystko jest bardzo, bardzo słone i starają się ograniczyć w ten sposób erozję, starają się pokryć tę odsłoniętą powierzchnię. Natomiast chyba to też nie jest jakiś bardzo duży sukces, bo po prostu ten teren jest ogromny. Także pomimo, że
ta historia powinna funkcjonować jako takie ostrzeżenie, to w tej chwili jest duża obawa, że następny zbiornik w kolejce do podobnego losu to jezioro Bałchasz w Kazachstanie. Również w Kazachstanie jezioro... wschodnim, prawda? Tak. Również duże jezioro, tam z kolei wybudowano zaporę, tamę. W związku z tym człowiek bardzo mocno wpływa na poziom wody w jeziorze Bałchasz. No i też do końca nie wiadomo, jak to wszystko się rozwinie. To, co jest na pewno lepsze, to świadomość w ogóle, nie tylko naukowców, ale też nawet lokalnych władz jest w tej chwili zdecydowanie większa, więc jest nadzieja, że tam ta historia jeziora Bałchasz potoczy się lepiej, inaczej. Doktor Monika Mędrak, Instytut Botaniki Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Reklama. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventic. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamic. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamic jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz, 30 minut przed treningiem, biorę formułę stymulującą Fundamic, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamic. I potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamic, by trening dał Ci więcej. Do zakupów, gotowi, start! I ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Universal Music Polska zapraszają na koncert Haliny Młynkowej Życia mi mało, promujący najnowszą płytę artystki. Cudowny nastrój i folkowo-popowe klimaty zagoszczą w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie już 18 stycznia o godzinie 19. Bilety do nabycia na sklep Polskie Radio. Told you would see America come and go.
10 stycznia minęło południe. Informacje TOK FM. Anna Draganek. Platforma Obywatelska decyduje, czy Grzegorz Schetyna weźmie udział w popołudniowym spotkaniu liderów zwołanym przez marszałka Senatu. Polski Alarm Smogowy apeluje do premier Beaty Szydło o przyjęcie konkretnych rozwiązań, które pomogą walczyć ze smogiem. Jest postępowanie dyscyplinarne w sprawie policjantów, którzy przebrani w stroje aniołów zabezpieczali Orszak Trzech Króli w Szczecinie. Trwa zarząd Platformy Obywatelskiej, który zdecyduje o tym, czy na spotkaniu u marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego pojawi się Grzegorz Schetyna. Wcześniej politycy PO nie ukrywali, że woleliby rozmawiać z Markiem Kuchcińskim, bo to w Sejmie, a nie w Senacie trwa protest polityków opozycji. W Sejmie jest reporterka TOK FM Karolina Lewicka. Karolino, czy Schetyna weźmie udział w tym spotkaniu? Wiele wskazuje na to, że Grzegorz Schetyna będzie nieobecny, bo dla Platformy Obywatelskiej sytuacja jest zero-jedynkowa. Skoro uznają głosowanie nad ustawą budżetową w sali kolumnowej za nielegalne, to nie może być ich zgody na dalsze budżetu procedowanie. A to właśnie proponuje PiS, mówił mi przed spotkaniem zarządu poseł PO Marcin Kierwiński. Nie będzie zgody Platformy Obywatelskiej na sztuczki w stylu zgłaszania poprawek w Senacie tylko po to, aby legalizować to, co nielegalnie Prawo i Sprawiedliwość zrobiło na sali kolumnowej. Tu chodzi o najważniejsze wartości. Przestrzeganie prawa jest najważniejszą wartością i obowiązkiem każdego Polaka. Propozycji przyjęcia poprawek w Senacie, a potem debata w Sejmie nie mówi nie Nowoczesna. Dlatego pytałam Mirosława Suchonia, czy wyobraża sobie zawarcie z PiS-em porozumienia, ale bez Platformy. Ryszard Petru wczoraj powiedział bardzo wyraźnie, że porozumienie musi dotyczyć wszystkich klubów opozycji i nie wyobraża sobie, żeby ono było zawierane bez Platformy Obywatelskiej. Trzydniowe posiedzenie Sejmu ma się rozpocząć jutro o 12 na sali plenarnej. Wciąż są okupujący ją od 16 grudnia posłowie PO i Nowoczesnej. PiS przygotowuje się na ewentualność przeprowadzki do sali kolumnowej. Są tam krzesła dla wszystkich posłów oraz mobilne urządzenia do głosowania. Tyle z Sejmu, reporterka TOK FM Karolina Lewicka. Ponad 1500 sędziów może odejść w tym roku w stan spoczynku. Tak wynika z danych resortu sprawiedliwości. Oznacza to, że z zawodu w ciągu roku może odejść ponad 15% wszystkich sędziów. Szczegółowe dane ma dla Państwa reporter TOK FM Michał Janczura. 1521 sędziów uzyska w tym roku prawo do przejścia na sędziowską emeryturę, czyli w stan spoczynku. Zwykle część z tych doświadczonych sędziów decydowała się nadal pracować. Teraz, zdaniem sędziego Waldemara Żurka z Krajowej Rady Sądownictwa, może to wyglądać zupełnie inaczej. Dzisiaj widzimy, że to ci sędziowie chcą masowo odchodzić w stan spoczynku. Czegoś takiego jeszcze nie było. Ale widzicie, po czym widzicie? Sytuacja napięcia, straszenia sędziów, pokrzykiwania. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że już teraz w sądach jest ponad 500 wolnych etatów, to może się okazać, że pod koniec 2017 roku będzie orzekać blisko 2000 sędziów mniej niż przed rokiem. Padną nam wyniki załatwień, bo jeżeli 500 sędziów nie ma, którzy byli w systemie i nie orzekają, to jest kilkaset tysięcy spraw, może nawet ponad milion. A to oczywiście w niczym działania sądów nie usprawni. Michał Janczura, TOK FM. Dla porównania, w ubiegłym roku w stan spoczynku odeszło 300 sędziów. Już w tej chwili minister ma na biurku 70 takich wniosków. Polski Alarm Smogowy apeluje do premier Beaty Szydło o przyjęcie konkretnych rozwiązań, które pomogą walczyć ze smogiem. Organizacja wskazuje, że tylko zmiana przepisów na poziomie centralnym umożliwi skuteczną walkę z zanieczyszczonym powietrzem w Polsce. Katarzyna Młynarczyk. Przedstawiciele alarmu smogowego do szefowej rządu zwrócili się z trzema postulatami. Trzeba jak najszybciej wprowadzić normy jakości węgla sprzedawanego do gospodarstw domowych. Drugi postulat dotyczy norm emisyjnych dla kotłów. W Polsce sprzedaje się rocznie 140 tysięcy tak zwanych kopciuchów. Można w nich spalić węgiel niskiej jakości, można spalić odpady. Mówi Anna Dworakowska z Polskiego Alarmu Smogowego. Trzeci postulat dotyczy programów finansowych wspierających wymianę najbardziej zanieczyszczonych urządzeń grzewczych. Szczególnie martwi nas decyzja o skasowaniu programów, które już do tej pory istniały. Był program dotacji do wymiany pieców, miał ruszyć program dotacji do ocieplania domów. Według Polskiego Alarmu Smogowego walka z zanieczyszczonym powietrzem na poziomie samorządów nie przyniesie efektów, jeśli nie będzie wsparcia ze strony rządu. Z Krakowa Katarzyna Młynarczyk, TOK FM. Dodajmy, że listę z postulatami Polskiego Alarmu Smogowego jeszcze dziś trafi na biurko premier Beaty Szydło. Zgodnie z wcześniejszymi jej zapowiedziami, problemem smogu w Polsce rząd zajmie się za tydzień, we wtorek. Słuchasz informacji TOK FM. A w nich zima, która nie odpuszcza w Europie. Dunaj na bułgarskim odcinku jest pokryty lodem, dlatego służby podjęły decyzję o wstrzymaniu żeglugi. Statki pływające po rzece mają zawinąć do portów lub schronić się przy brzegu. Wstrzymano kursowanie promów łączących Bułgarię i Rumunię. Zima dotarła także do Aten. Wieczorem sypał tam gęsty śnieg. Od dwóch dni wiele górskich wsi, a także całych wysp na Morzu Egejskim jest odciętych od świata. W Polsce mrozy nieco odpuściły, ale i tak dane od służb są tragiczne. Od początku listopada
listopada z powodu wychłodzenia organizmu zmarło ponad 70 osób. A na koniec tego wydania informacji do KFM wracamy do kraju, konkretnie do Szczecina, gdzie ruszyło postępowanie dyscyplinarne wobec naczelnika prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji. To on sprawuje bezpośredni nadzór nad policjantami, którzy przebrani w stroje aniołów zabezpieczali orszak Trzech Króli w Szczecinie. Sebastian Wierciak. Wydział Kontroli cały czas bada, kto faktycznie wydał decyzję o tym, że trzech funkcjonariuszy z referatu konnego przebrało się za anioły, przekonuje rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie komisarz Przemysław Kimon. Bardzo delikatnie mówiąc, to było niestosowne, tak można to nazwać, i uważam, że takich sytuacji nie powinny, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca i w przyszłości one nie będą miały miejsca. Naczelnik prewencji już ma kłopot, bo to on sprawuje nadzór nad służbą policjantów z referatu konnego i nie powinien dopuścić do takiej sytuacji, żeby funkcjonariusze się przebierali. Zachodniopomorska policja przyznaje, że przebranie funkcjonariuszy za anioły naraziło policję na śmieszność i straty wizerunkowe jako formacji mundurowej. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, TOK FM. Teraz to wszystko, a kolejne informacje TOK FM o 12.20. Pogoda. Dziś w całym kraju sporo słońca, więcej chmur będzie tylko miejscami na Mazowszu i Lubelszczyźnie, a na termometrach minus 8 stopni w Zakopanem, minus 6 w Warszawie, minus 4 w Trójmieście, minus 3 we Wrocławiu i Poznaniu, do minus 2 stopni w Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie. Wtorek 10 stycznia, jest 12.06, kłaniam się Państwu, Mikołaj Lizut, a w studiu gościa Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej, była wiceminister finansów, witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. I Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Trwa właśnie zarząd Platformy Obywatelskiej. Rozumiem, że Państwo dyskutujecie nad kryzysem i sposobami wyjścia z kryzysu. No więc mam najpierw do Pani Poseł kilka pytań. Proszę na, bardzo. Na czym teraz stoimy i czy rzeczywiście, tak jak powiedział Jarosław Kaczyński, spotkał się w cztery oczy z Grzegorzem Schetyną? To nie pierwsze kłamstwo Jarosława Kaczyńskiego. Ja przed przyjściem do Pana programu jeszcze raz rozmawiałam z Grzegorzem Schetyną, który potwierdził, że nie było żadnego spotkania z Jarosławem Kaczyńskim. I pyta Pan, na czym stoimy? Ja myślę, że stoimy na tym, na czym stoimy wszyscy od 16 grudnia. To znaczy PiS złamał i regulamin Sejmu, i konstytucję, wpadł do jakiejś dziury i teraz do tej dziury wciąga kolejną opozycję. Z przykrością muszę stwierdzić, że dał się wciągnąć do tej dziury PSL. Nie dziwi mnie pewnie, że dał się wciągnąć też lider Nowoczesnej, bo on pewnie z braku doświadczenia. Obaj są młodzi. No tak, ale zdecydowanie pan przewodniczący Kosiniak ma większe doświadczenie polityczne i większe wyczucie polityczne, ale ja tą sytuację widzę tak, politycznie, że Ryszard Petru dał się oszukać dlatego, że on walczy o siebie. Popełnił ostatnio kilka dużych błędów, więc walczy o siebie także w Nowoczesnej. Tak zwaną niezręczność, to jest teraz bardzo to modne słowo. Jeden z nich. I teraz on chce się wydać skuteczny, walczy o siebie, więc Petru walczy o siebie, PSL walczy o PSL. I to jest dla mnie jakby bardziej zrozumiałe i jestem tu łaskawsza dla mojego byłego koalicjanta. Oddajmy w takim razie głos PSL-owi. Daliście się ale jeszcze ostatnie zdanie, panie redaktorze. Spojrzeniu prezesa. Zapytał pan o to, walczy Platforma. Platforma walczy o Polskę demokratyczną. Ja z przykrością stwierdzam, że pani poseł bardzo sympatyczna skądinąd daje się wpisać bardzo łatwo w scenariusz PiS-u, bo zamiast skupić się na tym, co robi PiS, pani pozwala sobie na ocenę koalicji. Otóż, szanowni państwo, sytuacja wygląda w ten sposób, że... Koalicjantów opozycji, zaznaczmy. No tak, oczywiście jest takie ukute powiedzenie, że w opozycji nie ma koalicji, ale my akurat tutaj mamy tytuł, ponieważ chociaż 25 października ubiegłego roku wyborcy zdecydowali o zakończeniu naszej koalicji, to przecież we wszystkich prawie regionach oprócz Podkarpacia nadal ta koalicja istnieje, więc myślę, że powinniśmy się skupić przede wszystkim na tym.
w jaki sposób znaleźć wyjście z tego kryzysu. My uznaliśmy, że nawet jeżeli PiS jest naszym przeciwnikiem politycznym, to jednak trzeba pewne rozmowy prowadzić. Wolimy je prowadzić z otwartą przyłbicą, niż jak to przedstawiają przez politycy PiSu na tajnych spotkaniach pomiędzy panem Jarosławem Kaczyńskim a Grzegorzem Schetyną. To jest warte wyjaśnienia. No, więc wie pan, no tutaj najlepiej, gdyby się obydwaj panowie wypowiedzieli, bo na spotkaniu... Grzegorz Schetyna wczoraj się wypowiedział. Wypowiedział, natomiast pan Jarosław Kaczyński wczoraj powiedział na spotkaniu ze wszystkimi przedstawicielami partii politycznych, że takie spotkanie było. Więc myślę, że akurat o tym już wystarczająco powiedzieliśmy. Warto zastanowić się, co będzie 11. No, najgorszym scenariuszem byłoby to, gdyby były dwa sejmy, tak? Jeden rządowy, drugi opozycyjny, bo wtedy po prostu Polacy zaczną się zastanawiać, po co w ogóle im ten parlament, skoro ich przedstawiciele nie potrafią się dogadać. My przedstawiliśmy, w odróżnieniu od pozostałych ugrupowań politycznych, naszą ofertę, która jest bardzo przejrzysta i jasna, bowiem kiedy ustała przesłanka, dla której przebywaliśmy na sali sejmowej, czyli powróciły media do Sejmu, usiedliśmy do stołu i przygotowaliśmy pakiet antykryzysowy. Jest to prosty pakiet, który mówi po pierwsze, że podejmujemy uchwałę na 34. posiedzeniu Sejmu, że przegłosujemy jeszcze raz wszystkie poprawki i budżet z tego powodu, że budżet jest najważniejszym dokumentem, jaki Sejm przyjmuje i nie może być żadnych wątpliwości, a nawet posłowie PiSu przyznają, że są proceduralne wątpliwości co do przyjęcia tego budżetu. Nie może być żadnych wątpliwości, bowiem w tym budżecie zapisane są także, szanowni państwo, środki unijne, które jeżeli budżet będzie przyjęty wadliwie, a póki co wszyscy przyznajemy, że tak jest przyjęty, bo na sali kolumnowej złamano wiele procedur, no to wtedy mogą pod znakiem zapytania być wydatkowane środki unijne. To jest wielka sprawa i to jest bardzo poważna rzecz i nad tym należy się skoncentrować. Więc nasza propozycja jest jasna i czytelna i ją przedstawiliśmy. Dzisiaj będzie druga tura rozmów. Jeżeli ta propozycja nie zyska poparcia, to nie wiem, czy jest sens, aby dalej w tym porozumieniu tkwić. Ale to oczywiście będzie zależało od przebiegu rozmów. One się zaczynają o 14. Ja rekomendowałem naszemu prezesowi, aby jakiś punkt z naszego paktu mógł być w tym porozumieniu zawarty, bo jak inaczej mogę po co? Jedno zdanie. Panie pośle, błąd pana polega na tym i błąd niestety PSL-u, o którym myślę z troską, polega na tym, że państwo ciągle wierzycie, ale panie pośle, to jest w ogóle wystarczająco długo, to teraz mogę kiedy, kiedy naprawdę to troskę wykazywaliście, a może zawsze, pozwólcie państwo, że ja to zaprowadzę bez porządek. Pani Izabela Lestyna, pani Izabela Lestyna, proszę bardzo. Dziękuję. Znaczy, no niestety jest jednak tak i opisywał to wiele lat temu La Fontaine w swoich bajkach. Mamy do czynienia z bajką o lisie i koźle. Naprawdę. Lis wskoczył sobie, czyli PiS, do tej czarnej dziury, w której złamał konstytucję i zachęcił, mówiąc o wyjściu z kryzysu, mówiąc o kompromisie, zachęcił, żeby wskoczył do tej dziury kozioł. No i niestety i PSL, i Nowoczesna dały się na to nabrać, ale jest, widzę, że pan poseł skłania się jednak do tego, że z tego patu należy wyjść w taki oto sposób, że jeśli PiS nie spełni oczekiwań stawianych warunków przez PSL, to trzeba to zerwać. No to ja zapewniam pana, że PiS nie spełni żadnych warunków, bo chodzi im tylko o jedno, żeby siłowo rozwiązać ten kryzys, którego sami naważyli, czyli zmusić w gruncie rzeczy opozycję do jakiejś dziwacznej debaty nad jakimś budżetem, którego nie ma. Panie pośle, kompromisy są możliwe, budżet jest ważny, ale nie ma kompromisu, jeśli mówimy o konstytucji. Ale właśnie, warto się wzajemnie słuchać. No, niech pani poseł mnie nie poucza, bo ja właśnie dokładnie to samo przed chwilą powiedziałem, więc wzajemna współpraca polega na tym, że trzeba także jeden drugiego słuchać. Proszę państwa, dzisiaj Jarosław Kaczyński powiedział w telewizji publicznej, że strona rządowa jest gotowa przyjąć niektóre poprawki opozycji do budżetu i jak sam to nazwał, to jest ewenement w ogóle, że ktoś, kto ma większość, słucha w tej materii opozycji, pod warunkiem, że te poprawki nie będą rujnowały. To jest w ogóle bardzo pokrętna filozofia, bowiem najpierw Kukiz 15 i Nowoczesna pokłóciły się o autorstwo tej poprawki. Ja mam wrażenie, że ta propozycja w ogóle wyszła od PiSu. Bo w jaki to sposób
marszałek pochodzący z PiS-u ma zgłaszać poprawki opozycji, które będą przyjęte większością pisowską w Senacie, a odrzucone większością pisowską w Sejmie. To ja może dopowiem. Może tak się zdarzyć. Tu się z panem posłem zgadzam, chociaż dla mnie jednak ciągle fundamentalne jest to, że nie mamy budżetu w Senacie, więc Senat w ogóle nie może nad nim pracować. Ale dlaczego Jarosław Kaczyński idzie na takie ustępstwa, które sam nazywa ewenementem? Ano właśnie dlatego, że sam wie, że ma problem. Że wie, że Kuchciński popełnił kardynalny błąd. Niby mały i prosty, z którego mogli się wycofać, ale tego nie zrobili. Więc brnęli w tą ciemną uliczkę. W tej chwili to jest tylko sprawa honoru, bo naprawdę dzisiaj mówił ktoś o tym, chyba także w Państwa Radiu, że w gruncie rzeczy z formalnego punktu widzenia żaden problem. Po prostu niechżeż marszałek wróci na salę, przyniesie tę laskę, którą trzyma nie wiadomo gdzie. Przegłosujmy porządnie budżet, zróbmy trzecie czytanie budżetu. Akurat tutaj całkowicie się zgadzamy, że to była prosta sytuacja kryzysowa. Ja już o tym wiele razy mówiłem, na którą dużo lepiej by zapanował przewodniczący jednej z 2500 rad gmin w Polsce, bo wystarczyło oszczędnie gospodarować całym katalogiem regulaminowym, jaki jest w dyspozycji marszałka, czyli na przykład zarządzić przerwę, uspokoić temperaturę obrad, a nie od razu strzelać z armaty, czyli zastosować największy wymiar kary, jaki można podczas posiedzenia Sejmu zastosować, czyli wykluczyć posła z obrad, prawda? Na to jeszcze się nałożyła sytuacja z mediami. I oczywiście ta temperatura obrad bardzo wysoko podskoczyła. Marszałek nie zapanował nad tym w żaden sposób, wręcz można powiedzieć, że uciekł z sali obrad i to spowodowało całą tę eskalację. W ogóle nie mamy marszałka, który powinien ten problem rozwiązać. Uciekł może wróci, a my też wrócimy do naszej rozmowy. Już za chwilę posłuchajmy informacji Radia Tok FM, a po nich dalszy ciąg debaty. Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej i Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego są gośćmi programu. A teraz na poważnie. Co możesz zrobić w kwadrans? Zainwestować, zarobić, wydać, kupić, sprzedać, zaoszczędzić, awansować, zatrudnić. Tyle właśnie trwa raport gospodarczy. Od poniedziałku do piątku po 12:40. W Radiu Tok FM. Reklama. Słuchaj. Listen. Hyre. Es gutja. Audi. Słuchanie to nasze imię. Źródło inspiracji. Wsłuchujemy się w potrzeby i oczekiwania kierowców. Tworząc samochody. Łączące innowacyjne technologie przyszłości. I perfekcję w każdym detalu. Audi. Przewaga dzięki technice. Znajdź swoje Audi w ofercie na modele z rocznika 2016 na Audi.pl. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Czym różni się wypożyczka od innych pożyczek? Tym, że od razu dokładnie wiesz, ile za nią zapłacisz. Tylko niewielką, z góry znaną opłatę za wypożyczenie. I ani złotówki więcej. A dlaczego wziąć ją właśnie teraz? Bo tak niskiej opłaty za wypożyczenie 10 tysięcy złotych w Eurobanku jeszcze nie było. Sprawdź koniecznie. Eurobank. Na co dzień. Promocja trwa do 16 kwietnia 2017 roku i dotyczy kwoty 10 tysięcy złotych rozłożonej na 60 lat. Opłata za wypożyczenie to całkowity roczny koszt pożyczki i jest płatna w ratach. Koszt pożyczki dotyczy obowiązkowych kosztów ponoszonych przy zawarciu umowy pożyczki. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły opłaty i prowizje regulamin promocji dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Zwykle syropy są tylko na kaszel suchy albo tylko na mokry. Wyjątkiem jest Herbapekt. Skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i w mokrym. Dlatego Herbapekt to pewność, że stosujesz właściwy lek na swój kaszel. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych suchy kaszel utrudniony od krztuszania, przeciwwskazania na wrażliwość na składniki leku, astma, nie stosować u dzieci, które chorowały na grób Aflowarm. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem i o ile coś nam nie przeszkodzi i
ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach.